Nie, nie jesteśmy na budowie. Cześć, dzień dobry, tutaj Andrzej z projektu Ptakofonia. Dzisiaj w Lesie Wolskim Was witam. Właśnie wysiadłem z taksówki, stoję pod zoo, więc no faktycznie, skoro się dzień zaczyna, to i tutaj odgłosów bardzo dużo, dzień pracy, ale zachwyciły mnie już zięby od razu. Pierwsze zięby, słuchajcie, w tym roku w pełni rozśpiewane. Do tego sikory dziś też śmigają. O tym właśnie dzisiaj będzie, o wyszukiwaniu wiosny w świecie ptaków. Wybieram się na spacer tam, gdzie trochę ciszej, czyli w stronę Polany Malczewskiego. Witam w naszym podcaście Ptakofonia w pierwszym odcinku cyklu Audio Spacer. Las Wolski w Krakowie, jest 28 lutego, czyli kilka dni przed premierą tego podcastu. Co tutaj się rozlega? Nie trudno się domyślić, że dzięcioł, no, kto wie, być może duży, być może średni, jest nawet... Zaraz, a które to drzewo? Chyba to, ja w ogóle gorąco polecam. I to właśnie teraz uczynimy wspólnie, razem. Będę mówił liczby mnogiej, bo razem wędrujemy. Zbliżyć się po cichu naprawdę do tego dzięcioła werblującego. Od przeciwnej strony niż ten dzięcioł się znajduje, delikatnie, bo teraz dużo liści po zimie zostało. Okej, można iść dalej, chociaż tu już jest pień, sprawdzimy, czy to ten. I właśnie, gdy już będziemy przyłożyć ucho do pnia, wtedy poczujemy, jakby dzięcioł był po drugiej stronie, po drewno. Bardzo dobrze przynosi dźwięk, jak wiemy. Więc ten dzięcioł, który znajduje się kilkanaście metrów nad nami, będzie niemal równie dobrze słyszalny tutaj na dole. Ale coś się wycofał. Niestety, te spacery będą się cechować tym, że nie będę mówił zbyt głośno, by ptaków nie spłoszyć, byśmy mogli tutaj coś usłyszeć. O co chodzi w audio spacerach? Jak nie trudno się domyślić, oczywiście o wędrowanie dźwiękowe, w wyszukiwaniu właśnie różnych dźwięków przyrody, czyli ptaków, może też innych, ssaków, płazy się zaczną niedługo latem, owady prostoskrzydłe. I na podstawie tego, co wysłyszymy tutaj wspólnie, będę opowiadał o bohaterze tego dźwięku, o ich zachowaniu, o ich sposobie żerowania, na przykład mieszkaniu, typ mieszkania, może też jakieś zagrożenia i inne pewnie poboczne wątki się będą pojawiać. No to ruszajmy w drogę. A w oddali kowalik. Akurat swoją spokojną wersją śpiewu. Do tego ping-ping, przypominające angielskie jakby trochę finch-finch. I z tego dźwięku zięba wzięła swoją angielską nazwę. To też zięba, tylko zaniepokojona, trochę zdenerwowana. No tak, do zdenerwowania za chwilę wrócimy. Ale tutaj jest jej śpiew, już typowy, najbardziej znany chyba dźwięk właśnie zięby. Jeszcze może się zbliżę. Składa się z trzech członów ta piosenka. Właściwie zwrotka, bo to zwrotki składają się na piosenkę. Pojedyncza zwrotka to mamy wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Na początku jakby zięba się rozpędzała, także takie opadające świergoty. Później jest trel i na końcu zawija. To była zięba, no jeszcze nie do końca rozśpiewana. Właśnie, bo trzeba wspomnieć o tym, że ptaki na początku sezonu godowego muszą się rozśpiewać. Po zimie, po całym roku trochę te piosenki im się pozapominały. Gardełka nierozgrzane jeszcze w pełni, dziobki nierozruszane, mięśnie krtani. Więc te śpiewy na początku są takie mizerne, tak się plączą trochę, nie te dźwięki, co trzeba. Jakaś tam w pamięci jest ta składnia, jest zakodowana. Fascynujące jest to, że na przykład taka zięba, czy taki piecuszek,
nie jest w stanie zaśpiewać innej piosenki. Oczywiście ktoś powie, Zięba zmienia co jakiś czas swoją piosenkę. Tak, zmieniał trochę brzmienie, ale no mniej więcej składnia jest ta sama. Wstęp, rozwinięcie, zakończenie. Zięba tego nie zaśpiewa od tyłu. Zięba tego nie zaśpiewa, nie wiem, wyżej, niżej. Nie wprowadzi na przykład swojego finch-finch albo wibrującego brzmi. Nic z tych rzeczy. Więc tak to jest w pamięci wszystko zakodowane. Młode ziębki wiedzą, jak mają śpiewać. Nawet jeśli nie uczyły się od swoich rodziców, jeśli były wychowywane od jaja w niewoli. Za mną dzięcioły się rozwerblowały. To były dwa dzięcioły, jakby ktoś pytał, ale jakby na komendę jednocześnie zawerblowały. Raz, dwa, trzy, cztery. No to tam będzie piąty, tam w oddali jeszcze szósty. Tak, warto przyjść do lasu na przedwiośniu, bo on czasem po prostu cały jak sala perkusyjna. Te drzewa, które słyszymy, są dość twarde. Po czym to można poznać? Że te dźwięki nie są zbyt donośne, zbyt głębokie, niskie. Są takie płytkie, takie wyższe w brzmieniu. Tego dzięcioła, co na początku chcieliśmy podejść, podsłuchać, no to to było dość duże drzewo, grube, takie już wiekowe. I niestety to jest problem z dzięciołami, bo one... O, tu jest inny dźwięk, trochę taki... O, na ten dźwięk... O. Z dzięciołami jest problem, gdyż właściwie one mają problem, bo już wiele drzew wiekowych z drewnem spróchniałym, w którym łatwo się wykuwa dziuple, niestety jest wycinana w parkach, w lasach i dzięcioły nie mają jak właśnie budować domu dla swoich dzieci. Później dla innych ptaków, bo dzięcioł wychowa młode, opuści dziuple i za rok wykuwa sobie nową, stąd te perkusalia tutaj. Po takim dzięciole mogą później zamieszkać dziuple, różne dziuplaki, czyli sikory, a sikor mają 6 gatunków. Może zająć kowalik, może pełzacz, choć nie wiem, czy on nie woli jakieś takie bardziej szczeliny powstałe, naturalne pęknięcia, bo te budki dla pełzacza leśnego czy ogrodowego są takie trójkątne. Sprawdźcie sobie budkę dla pełzacza. Fascynujący kształt, że można było wpaść na to. Nie mogą, no jakieś po większych dzięciołach, po czarnym siniak, jakiś puszczyk, czy nawet kaczka, krzyżówka, gongoł, czasem nawet ssaki, wiewiórka, popielica, orzesznice już, o, wchodzimy na rzadkie tutaj gatunki, nietoperze oczywiście i pszczołowate. Więc szalenie pożyteczne są dzięcioły. Ciuch, ten pojedynczy okrzyk. O, i to jest dowód właśnie, że dzięcioły też wydają dźwięki wokalne. Pojedyncze czyk należy do dzięcioła dużego, najpospodniejszego tego dzięcioła czarno-biało ubarwionego z takim różowym podogoniem, kuprem tak zwanym, często nazywany z dzięciołem czerwonym, no ale nie mamy dzięcioła czerwonego, jest dzięcioł duży, nie ma czapeczki, tam tylko plamka z tyłu głowy i podobnie niestety odzywają się do siebie inne dzięcioły pstre, te czarno-białe, bo mamy średniego, białoszyjego, to najpospolitsze. Ale ten dzięcioł duży tak jakby trochę najdostojniejszy jest w tym brzmieniu, najniższy. O, ale słyszeliście? Inny rodzaj uderzania dziobem w drzewo, kucie, czyli takie nieregularne. Tak, to z kolei świadczy o tym, że dzięcioł zajada, żeruje. Właśnie tutaj pewnie drugie śniadanie już jego, bo mamy jakąś dziewiątą. Natomiast jeśli chodzi właśnie o werblowanie, nie zawsze ta perkusja to znaczy, że dzięcioł wykuwa dziuple. Dla tych ptaków te dźwięki to rodzaj śpiewu. Tak jak wcześniej ziębę mieliśmy, no to też jest śpiew. A jaką funkcję pełni śpiew? Pierwszą, oznakowanie terytorium. Czyli ptaki latając po obwodzie swojego terenu zajętego sygnalizują, gdzie są jego granice. Tutaj mamy bardzo gęsto, więc nie wiem, jak te dzięcioły się dogadują i że się jeszcze nie kłócą, chyba że już mniej więcej to poustalały. I tu jest taki splot tych terytoriów. Po drugie, dzięcioł w ten sposób
sygnalizuje swoją siłę witalną, swoją kondycję fizyczną, wysyłając w ten sposób sygnał dla samicy potencjalnej partnerki, że tak, ja tutaj donośnie walę w to drzewo, mnie stać na to, żeby wychować młode, jak najliczniejszą rodzinkę będziesz miała, wszystkie je wykarmię, łącznie z tobą oczywiście, będę same najlepsze korniki przynosił, mrówki w przypadku niektórych dzięciołów, te najsmakowitsze, obronię cię przed, nasze potomstwo przed niejedną wiewiórką i tak dalej, i tak dalej. Więc przypodobanie się samicy, jak w przypadku tych ptaków śpiewających. I tu odwracając się, mamy sikorę bogatkę ze swoim typowym, takim znanym zaśpiewem, bardzo rytmicznym, powtarzanym. Oho, przerwa na reklamy. Coś dzisiaj nieśmiało, ale kto jest tutaj na rogu zoo od strony Polany Malczewskiego, no to osła musi zaliczyć. Nie ma zresztą innego wyjścia. Prędzej czy później go usłyszy osioł z mini zoo. Dobrze, ale jeśli chodzi o sikorę, taka polka, takie rytmiczne. Czasem może to być taki jakby troszkę walczyk, ale też nie do końca. No to też na 2/4 można by tutaj zapisać. U bogatki zarejestrowano 240 rodzajów śpiewów. 240 tych kombinacji dźwięków wyższych i niższych. Czasem są bardziej skomplikowane. Bogatka jakby się bawiła tymi dźwiękami. Różne można spotkać. No oczywiście jeden z pierwszych śpiewów na przedwiośniu. Właściwie może też wybrzmiewać zimą, jesienią, jeśli tylko jest słoneczko, wyżowa pogoda. Tak, wtedy bogatkę usłyszymy. Na razie więcej nic ciekawego. Mówiłem o zdenerwowaniu. Tak, my się zachwycamy tymi śpiewami, ale niestety w świecie ptaków jest to bardzo nerwowy czas, to przedwiośnie, gdyż ustalają swoje terytorium, jak mówiłem, biją się o samiczki, co chwilę ktoś może się wejść na ten teren, zająć go, przejąć. Wieczorami po zachodzie słońca zachwycamy się śpiewami kosa. Ale też zdarza się bardzo często, że te kosy wydają takie ostre dźwięki, bardzo nerwowe. No właśnie, bo jest nerwowo. Wieczorami jest duża walka o terytorium. Czasem te dźwięki ostre przechodzą w całe takie kaskady rozlewające się. A później dojdą kolejne nerwy związane z tym, żeby zbudować gniazdo, znaleźć odpowiednie miejsce. Obrona tego gniazda, tych jaj, które samica tam złoży, obrona samicy zresztą samej, więc dobrze to gniazdo trzeba ukryć, dobrze zamaskować, dobrze zabezpieczyć też przed warunkami zewnętrznymi. Chociaż różnie z tym bywa, bo na przykład u kapturki, takiej małej pokrzewki, która przyleci do nas jeszcze za miesiąc, na początku kwietnia najwcześniej myślę, to taki koszyczek luźno spleciony, przez który prześwitują jasne jaja, no naprawdę to nie jest, nie starają się tutaj, wydawałoby się, te kapturki, ale to samo gniazdo jest ukryte w gęstym krzewie, gdzieś u podnóża ziemi, więc no wbrew pozorom jest dobrze zabezpieczone i później kolejne nerwy. No bo młode się wylęgną i trzeba je wykarmić, więc latać w poszukiwaniu owadów, a wiadomo, że młode są wiecznie głodne. Młodego nie jest jeden, tylko jest kilkoro, chyba że u ptaków drapieżnych. A jednak są nerwy też między tymi dzięciołami. Mówiłem, że jesteśmy na styku terytoriów. Słyszeliście? Nie. Brzmiało trochę jak sójka, nie? Która naśladuje kota czy myszołowa, bo one tak potrafią jęczeć czasem. Ale wydaje mi się, że był to, uwaga, uwaga, dzięcioł średni. Oczywiście on też potrafi wydawać te ostre czyk, potrafi werblować, ale jego głos godowy to taki śpiew rzeczywiście odbiega od innych dzięciołów pstrych. On tak miauczy właśnie charakterystycznie. No, musimy to przyjąć, zaakceptować, że tak ma. A za mną taki szczebiot, lekko zgrzytliwy, to modraszka.
A jest tu też druga mądraszka, która z kolei popiskuje. Są czymś zaniepokojone. Wchodzę powoli na polanę Malczewskiego i zaczynają się one. Czyże. Tutaj jest naprawdę czyżowo zawsze zimą. Ups, sorry, moja nieopatrzność. Gałązka pod butem. Prawie wiosna, ale nawet zimą ptaki mogą śpiewać, bo po prostu rozpiera je energia. Nie mają obowiązków związanych z wychowywaniem młodych, zdobywaniem partnerki czy obrona terytorium, nic z tych rzeczy, tylko po prostu najedzą się i śpiewają. Śpiewają, bo świeci słońce, albo nie musi świecić słońce, ale jest wyszła pogoda. Może jutro to słońce wyjdzie. Więc śpiewajmy wszyscy razem, przekazujmy sobie tę energię, wyrażenie po prostu radości życia. I tutaj te świergoty takie powszechne, to właśnie czyże, o których mówiłem. Te, które żyją w statkach, one śpiewają niemal cały czas. Właściwie jedyny moment w roku, gdy nie śpiewają, to koniec lata, kiedy wymieniają upierzenie, więc ta energia idzie na wymianę piór. Może jeszcze gdy śpią, to nie śpiewają. A tak, to właściwie ta radość prawie cały czas u nich jest. Czyże u nas lęgną się na południu kraju, w górach i na północnym wschodzie, a tak to w większości przylatują do nas z północnej Skandynawii, północnej Rosji. Wtedy można je obserwować u nas i słuchać. Więc takie o. Natomiast na końcu każdej zwrotki jest taka bzycząca sylaba, która trochę przypomina czyżyk. Stąd być może ta nazwa się wzięła. Na to zwrócił uwagę Tomasz Ogrodowczyk na płycie Jaki to ptak. Takie bzyczenie. Do tego mamy jeszcze, czasem tu jeszcze inne siko. O, modraszkę mamy. Szybka seria. Kilka sylab wysokich, kilka niskich. Z góry na dół. Ti-ti-tu-tu. Jakby zeskakiwała z wyższej gałęzi na niższą. Kuk. Kuk. Raz było. Sam się przedstawia tym swoim głosem. No i słychać w odróżnieniu od gawrona czy wrony, że to jest byle jaki ptak, że większy jest ten majestat. Nawet no, ciężko byłoby to tutaj wyłapać mikrofonem, ale słychać było jego trzepot skrzydeł. Słyszeliście? Taki wysoki pisk, chyba sikory którejś, i nagle wszystkie czyże umilkły. Więc nie tylko sikory ostrzegają swoich, ale też inne gatunki rozumieją te sygnały ostrzegawcze. Czasem nawet dzięcioły, kowaliki, albo wręcz wiewiórka. To jest ciekawe, że nauczyła się odbierać te sygnały. O. Dzięcioł. Dość mocne zaniepokojenie. Też tu kowalik, takie wysokie. Zaczyna się powoli. Znowu cisza. Jakiś drapieżnik. Wiem, że tu kilka lat temu mieszkał krogulec, więc kto wie. Ale już czyże wracają. Nie. Stop. Ten jeden bohater się tu wyrywa. Tam modraszka. Cisza. Ciuj, kowalik. Jest pewne niebezpieczeństwo. No coś wisi w powietrzu rzeczywiście. Albo macha skrzydłami, albo robi kółka. O, i już wracamy do normalności. Możemy kontynuować. Jest. Dzięcioł średnie. Mieliśmy akurat połączenie miauczenia z tymi dźwiękami takimi ostrymi. Coś tutaj repeci na drzewie. Tam w oddali drugi, ale to już chyba duży. No jest to trudne rzeczywiście, żeby je rozpoznać. Tweet, tweet. Miękkie tweet to po angielsku ćwierkać. I ja się śmieję, że to właśnie od kowalika, od jego dźwięku powstało to słówko. Twitter generalnie, choć kowalik nazywa się inaczej po angielsku, nutacz. O, a tu mamy jego śpiew.
serię gwizdów do góry lub w dół, szybciej, wolniej. Czasem to aż przechodzi w takie wibrowanie, tak, są szybkie, a czasem po prostu pojedynczo wydawane. Czyli podenerwował się, podenerwował, ustaliły co trzeba pewnie między sobą kowaliki i śpiewa spokojnie. O! No niestety trochę szum tutaj z autostrady przeszkadza, ale jest pojękiwanie inne niż u dzięcioła średniego, bo dzięcioł średni tak bardziej zawodził, a tutaj opadające miauczenie. Miło. Czy to sójka, czy myszołów? Czasem nie sposób rozpoznać. Warto jednak dłużej postać, wsłuchać się, czy to miauczenie jest rzeczywiście wiernie odtwarzane. I wydaje mnie się, że tak, czyli że to myszołów właśnie. Dwa myszołowy tutaj. Tak, jest nawet lekkie wibrato. Chyba też jakiś konflikt, chociaż one mają teraz swoje gody. Zaczęły gdzieś w połowie lutego mniej więcej, także być może jakieś tutaj sprzeczki albo wręcz przeciwnie. Ale pięknie. Na końcu takie. Myszołów to średniej wielkości ptak drapieżny. Kolorki brązowe, rudawe, jasno-szare, białe. Charakterystyczny układ piór w kształcie litery U na piersi i rysunek, który jest... Każdy osobnik ma swój unikatowy. Podobnie jak u batalionów. Nie znajdziemy dwóch takich samych. Przynajmniej w teorii. Dobrze, rozgląd... O. Sójka. Czyli co, cały teraz plan zawiódł i sójka nas wkręcała? Chyba nas wkręcała. Bo to już jest ewidentna zabawa. Myszołów takich pojedynczych dźwięków nie zrobi. O, a to średni. Dzięcioł średni. Tak, słuchajcie, czasem nie trzeba wędrować gdzieś i to w szybkim tempie, żeby tylko zaliczyć jak największą ilość gatunków. Oczywiście, jeśli ktoś lubi taki sport, to troszkę można powiedzieć, że taki sport to jak najbardziej, ale też fajnie postać. Pół godziny nawet w jednym miejscu, nieruchomo i zacznie się dziać naprawdę, bo przyroda wynagrodzi nam tę cierpliwość. Zresztą dużo dają takie obserwacje. Bo możemy nauczyć się właśnie, jak ptaki reagują na siebie nawzajem. No na nas to po pierwsze, ale potem już przestają zwracać na nas uwagę. I ja niedawno było widać na Facebooku, na Instagramie też, na rolce, jak z mikrofonami stoję, gdzieś w połowie lutego. I dosłownie 2 metry od karmnika. Stałem tam, zbliżałem się do czyży, próbowałem ten śpiew czyża nagrać z bliska. Ptaki przestały reagować, bo po prostu byłem nieruchomo. To nic, że miałem niebieską kurtkę, że miałem jakieś owłosione 2 mikrofony paluszkowe, jakieś kable, jakieś... No, przyzwyczaiły się. Tak. Taki młodociany jakby troszkę. Wyższe te dźwięki. Dzięcioł średni. A duży niższe. Bardziej dostojne. A tam coś podobnego do krogulca. A tu mieszka krogulec, wiemy o tym. Taki dzięcioło-krogulec. Dzięciolec. No i dobrnęliśmy do końca naszego spaceru. Ja pozdrawiam przemiłego kierowcę z taksówki, który mnie tutaj przywiózł. Tak również nowego obserwującego na Spotify'u. I właśnie wy też możecie obserwować, do czego gorąco zachęcam. Na platformach podcastowych, na YouTubie również. Można nas obserwować, polubić. Na Facebooku, Instagramie też jesteśmy, bo tam ukazują się zapowiedzi naszych odcinków, podcastów, vlogów. Do tego co piątek wychodzą krótkie ciekawostki,
tekstowe. Są też zaproszenia na nasze warsztaty przyrodnicze i spacery dla dzieci i dorosłych. No właśnie, jeśli byście chcieli taki spacer, podobny jak dziś, zorganizować u siebie w okolicy, w szkole, w domu kultury, czy gdziekolwiek, to chętnie przyjedziemy na terenie Krakowa i okolic, a i dalej, no to jest też do negocjacji. Można się z nami kontaktować poprzez właśnie kanały społecznościowe albo ptakofonia@gmail.com. Będzie nam szalenie miło, jeśli będziecie właśnie lajkować i komentować to, co robimy. Ale też Patronite. Już niedługo, chociaż myślę, że jeśli jak już tego słuchacie, to ten Patronite już jest aktywny, albo za chwilę będzie. Link będzie w opisie odcinka, ale też na naszych mediach społecznościowych. A jeśli chodzi o platformy podcastowe, co 2 tygodnie będzie wychodził jakiś podcast i mam nadzieję, że taki stan utrzyma się jak najdłużej, jeśli będzie tylko miły odbiór. Przede wszystkim cykl Ekoton, który będzie wychodził co 4 tygodnie, audiospacer co 8 tygodni, także na kolejnym spacerze usłyszymy się 29 kwietnia, już pełni wiosna będzie nam brzmieć, a do tego jeszcze co 8 tygodni ukazywać się będą archiwalne wydania Ptakofonii, jeszcze z radia UJFM, bo tam właśnie też Ptakofonia miała swoje miejsce przez 5 lat, ostatnie wydanie w lipcu ubiegłego roku, 2023 roku, bo wiem, że chcecie tych audycji archiwalnych, więc tak, one będą. Na YouTubie również, jeśli ktoś chce, to w wersji wideo Ekotony. A tymczasem dzięki za dzisiaj, jak widać, trzeba kończyć. I do usłyszenia 18 marca w Ekotonie, już drugim, gdzie z Katarzyną Śnigurską porozmawiam właśnie, czym jest ten Ekoton i dlaczego taka nazwa podcastu. Trzymajcie się, dobrego czasu, obserwujcie, słuchajcie wiosny. Cześć!